Witam Państwa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest ksiądz Tomasz Jochemczyk, laudetur Jezus Chrystus. In secula, seculorum. Przypominam, proboszcz czterech parafii we Włoszech, kapłan trydencki, autor dwóch książek pomiędzy modernizmem i tradycją, Tradycja i kryzys w kościele, prowadzi działalność duszpasterską na terenie północnych Włoch, południowych Włoch, na Sycylii, w Niemczech, w Polsce. Znaczna część tej działalności to coś takiego, że dzisiaj o tym mówić nie można. I nagrywamy ten program koniec listopada. Zbliża się Adwent. Porozmawialibyśmy o Adwencie, tak, żebyśmy jednak byli przygotowani. Ludzie kojarzą Boże Narodzenie wielu katolików kojarzy Boże Narodzenie w ten sposób, że i adwent w ten sposób, że adwent to jest przygotowanie do Bożego Narodzenia, a Boże Narodzenie to są takie urodziny Chrystusa, tak? I święto nie wiadomo po co to tak jak urodziny jakiegoś tam Piotrka czy Józka. Czy, Boże czy adwent nie jest przygotowaniem na powtórne przyjście Chrystusa? Oczywiście adwent jest przygotowaniem na, y, przyjść na spotkanie, może tak, z Chrystusem. Zresztą nasze życie, nasza egzystencja tutaj na tym świecie można by nazwać adwentem. To jest y, adwent każdego z nas. Y, jakkolwiek długo by to trwało bo my się przygotowujemy podczas naszego życia świad świadomie lub mniej chociaż każdy katolik powinien jak najbardziej zdobywać tą świadomość na to przygotowanie, na to spotkanie z Chrystusem, które w końcu nadejdzie czy Chrystus przyjdzie tak jak jest zapowiedziany, tak jak On zresztą to zapowiedział, podczas naszego życia tego nie wiemy, bo te czasy ostateczne nie wiemy kiedy one nadejdą i kiedy się zaczną, może się już zaczęły po tych znakach, które widzimy ale no, trzeba być przygotowanym i co roku ten cykl liturgiczny, który się rozpoczyna właśnie Adwentem, pierwszą niedzielą Adwentu, nam o tym przypomina i nas na to uwrażliwia. Piękne są teksty mszalne Adwentu. Bo to jest, to jest początek, nowy rok liturgiczny. My jesteśmy przyzwyczajeni, że rok zaczyna się 1 stycznia, kończy się 31 grudnia w sylwestra. No i to najbardziej jakby się przyjęło w mentalności ludzkiej: zaczyna się coś nowego, składamy sobie życzenia, otwieramy szampana i różne inne rzeczy. A tak naprawdę. To nowum, to coś nowego dla każdego katolika, chrześcijanina rozpoczyna się właśnie w, poprzez Adwent. To jest ten nowy rok liturgiczny. Dlaczego? No bo tutaj wchodzimy w ten cykl nowy, który nas przygotowywuje, jakby Pan Bóg daje nam poprzez czas na nowo odkryć. I zrozumieć to, co żeśmy w ciągu naszych lat, każdy z nas ma jakiś wiek dzisiaj, i w ciągu tych nie wiem, 45 czy tam więcej czy mniej odkryli w większej czy mniejszej mierze to, co Pan Bóg chce, żebyśmy odkryli i Go poznali, bo to jest to właśnie nasze poznawanie Pana Boga w ciągu naszego życia, żeby Go bardziej, po co Go poznać? Po to, żeby Go bardziej ukochać, albo inaczej, żeby odpowiedzieć na Jego miłość, bo Pan Bóg jest miłością i, i wzywa nas do tej miłości, a ta miłość, że tak powiem, w takiej pełni objawi się dopiero po tym życiu, tam, w przyszłym życiu, a więc w Jego Królestwie. Niebieskim. A więc ten czas Adwentu nas przy, przygotowywuje tutaj no, w tym takim bezpośrednim no, bezpośrednim czasie do Bożego Narodzenia. To jest ten moment, który jest bardzo ważny, kiedy Chrystus poprzez wcielenie dzięki zastawiennictwem właśnie znaczy za pośrednictwem, może inaczej, za pośrednictwem trzeba powiedzieć, tego narzędzia, które Pan Bóg wybrał, którym jest Najświętsza Maria Panna, dziewica. No właśnie, wejdę tu księdzów w wchodzi. Ksiądz, słyszałem taką wypowiedź księdza, że najważniejszym świętem Adwentu jest 8 grudnia, czyli święto Niepokalanego Poczęcia i mówił ksiądz, że we Włoszech to jest święto państwowe. Natomiast u nas było tak, kiedyś w Polsce, nie wiem, w całym Kościele pewnie, to było obowiązkowe święto, czyli ludzie mieli przychodzić do Kościoła na mszę, tak jak w niedzielę. I tak przychodzili, były, były tłumy. A później ogłoszono, że to już nie jest święto obowiązkowe, że kto chce, to może przyjść. I ludzie zapomnieli o tym święcie teraz, przynajmniej w Warszawie, przynajmniej w mojej parafii. To jest 5-6 osób 8 grudnia. Dlaczego to święto jest takie ważne w Adwencie i w ogóle jest ważne? Adwent y, jest tym początkiem. Y, może zacznę od tego, że y, początek Mszału, pa, y, Piusa V, y, kiedy otworzymy Mszał, Pierwsza strona, oprócz tych tam bulli, papieża i tak dalej, już pierwsza strona tego, pierwszej mszy, którą się rozpoczyna, rozpoczyna się, w tych starych mszałach są piękne dekoracje, od litery A. A więc to też jest, ma swoje znaczenie. Dlaczego? To jest początek, litera A jest Pierwszą literą alfabetu, jeżeli można iść w taki sposób, a bo Chrystus mówi, że jestem alfa, a więc początek. Chrystus jest początkiem. Później, dalej, bo tam, tam Sza święta adwentowa, pierwsza, pierwsza niedziela adwentowej, rozpoczyna się od słów introitu. A te y, domine lewawi, animam ani mam coś w tym stylu, teraz nie wiem, czy dobrze to y, cytuję. Ku Tobie, y, Boże, wznoszę moją duszę. A więc y, to jest y, to uświadomienie człowiekowi, żeby wznosił się swoją duszę, a więc całego siebie w stronę Pana Boga. A więc y, z ziemi y, ku wyżynom nieba. Ma być to ukierunkowanie y, człowieka. Y, to jest y, y, ten początek cały ten sens, który nam pomaga zrozumieć, że my jako ludzie, jako istoty ludzkie jesteśmy powołani do tego, żeby się wznosić, żeby się ukierunkowywać na Boga, a więc ku górze, ku temu życiu, które dla nas jest przygotowane, a więc życie wieczne. W centrum Adwentu bo później adwent się kończy oczywiście jest Boże Narodzenie ale w centrum liturgia kościoła stawia nam Matkę Bożą a więc niepokalaną to jest ta która Chrystusa nam przynosi która poprzez swoje fiat przyjmuje podczas zwiastowania anielskiego Michała archanioła Gabriela archanioła Gabriela przyjmuje i mówi, niech mi się stanie według słowa Twego. I tutaj kolejna właśnie Matka Boża w centrum, i też jest odnośnik do tego, jest w piśmie, i też tutaj pojawia się kolejna litera A. Bo pozdrowienie anielskie zaczyna się od Awe Maria. Awe. I tutaj jest znowu, znowu ten początek. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan jest z Tobą i tak dalej, i tak dalej, znamy to. Na pamiątkę zwiastowania, zresztą wcielenia, kiedy... Bóg staje się człowiekiem, a więc wchodzi w historię ludzkości. Dzwony w świecie chrześcijańskim każdego dnia, przynajmniej w kościelach parafialnych, biją trzy razy, rano, w południe i wieczorem, właśnie, żeby przypominać nam pamiątkę wcielenia, a więc wcześniej zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Dlatego tu jest tak ważna figura osoba Matki Bożej, bo to jest ta, która nas prowadzi do Chrystusa, to jest ta, która nam daje Chrystusa święto Niepokalanego Poczęcia. Dlaczego Niepokalane Poczęcie? W Adwencie. Adwent jest tym początkiem, tym principium, tym e, zaczątkiem tego wszystkiego. Niepokalane Poczęcie jest też początkiem e, Matki Bożej. To znaczy, Maria e, została poczęta w łonie swojej Matki Świętej Anny w sposób niepokalany, bo tylko ona, bez grzechu pierworodnego, bo tylko ona, jako jedyna istota, została e, tak uprzywilejowana z tego względu, że była przygotowywana w odwiecznych planach Bożych na e, zostanie matką naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj na ten temat nie ma żadnych, e, znaczy nie można dyskutować ani polemizować, bo e, to jest prawda wiary. Która została zdefiniowana w sposób uroczysty poprzez papieża Piusa IX w XIX wieku, poprzez dogmat o niepokalanym poczęciu na Świętej Marii Panny. I ten dogmat został potwierdzony przez samego Boga za pośrednictwem Matki Najświętszej, która się objawiła w Lourdes i wtedy, kiedy przedstawiła się świętej Bernadecie, powiedziała, ja jestem niepokalane poczęcie. A więc potwierdza to, co Kościół w swoim akcie najwyższej władzy i w tym, w tym akcie uroczystym ogłosił jako dogmat do wierzenia i to przyjmujemy aktem wiary. Na koniec mam dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie: przed Wielkanocą jest Wielki Post i jakby wszyscy wiedzą, jak on powinien przebiegać. Natomiast wiedzą, ale nie zawsze przestrzegają coraz częściej nie przestrzegają. Natomiast skojarzenie z Adwentem jest takie słabe: kapłani na to nie uwrażliwiają. Um, to znaczy, zadałbym takie pytanie, czy adwent jest, w adwencie się powinno podjąć jakieś specjalne działania przygotowujące nas na spotkanie z Chrystusem? czy tak Oczywiście. Jest? No, adwent jest czasem też pokuty, umartwienia i tego bezpośredniego przygotowania się na Boże Narodzenie, a więc na pamiątkę Jego pierwszego przyjścia. I, I kolor adwentowy liturgiczny jest kolorem fioletowym, tak samo jak kolor fioletowy jest też w wielkim poście. I tutaj no oczywiście trzeba się przygotować w sposób duchowy, ale też w jakiś sposób umartwiając ciało. Zresztą to jest logiczne, to jest normalne i tak trzeba, bo inaczej, jeżeli się nie oderwiemy od tego, co materialne, ziemskie i nie będziemy umartwiać naszego ciała, więc tych wszystkich przyjemności sobie odmawiamy. Takich codziennych, no to trudno nam będzie wejść jeszcze głębiej, mocniej w tą całą sferę nadprzyrodzoną, duchową. Dlatego tak ważne zawsze było w kościele, żeby pościć, żeby pokutować, żeby dawać jałmużne i tak dalej, Zresztą o tym jest w pełni mówione w tekstach liturgicznych, jeżeli chodzi o Wielki Post, który nas na to ukierunkowuje, no bo Wielki Post nas też tutaj usposabia, ukierunkowuje na mękę, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, który cierpiał, który ponosił za nas właśnie to męczeństwo, Y, y, za nasze grzechy, który brał je, y, wziął je na siebie. A więc, a tutaj jest ten okres pokutny, jest, ma troszkę inny, inny wymiar niż ten wielkopostny, ale też oczywiście trzeba, to jest czas nawrócenia, o może i tak powiem. Czy, po, czy Adwent, czy Wielki Post to jest czas, który Pan Bóg daje, żeby się nawracać. A więc zwracać ku Bogu, to jak mówiłem, ta pierwsza, pierwsze zdanie ze mszy świętej adwentowej, Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, a więc ku Bogu. I tutaj cały adwent można by zamknąć w takich, w takich słowach. Początek Adwentu to nam przedstawia Adwent człowieka, który wznosi się z Ziemi, a więc z tej nicości, z tego wszystkiego, co ziemskie. Ku Bogu. Człowiek oczywiście się wznosi, ale dalej nic nie może zrobić bez Boga. Koniec Adwentu, ostatnia niedziela Adwentu, a więc czwarta niedziela Adwentu. Yy, słowa yy, introitu nam mówią: Rorate Czeli, a więc spójrzcie nam niebiosa, yy, ten, yy, tą rosę, to co śpiewamy też w języku polskim na szach Świętych yy, yy, w czasie Adwentu. A więc tutaj widzimy znowuż, Bóg z niebios, wyżej niebios schodzi na niziny nasze, a więc uniża się, staje się człowiekiem, by nas pociągnąć do siebie, byśmy my mogli stać się później jak on. Ostatnio słyszałem taką wypowiedź księdza dotyczącą adwentu, gdzie ksiądz nagle powiązał to z kwestią przyjmowania komunii świętej na rękę. I jakby ja tak zrozumiałem tą wypowiedź księdza, że, że to byłby dobry... Yy, znak, dar yy, z naszej strony, gdy, znaczy mówił ksiądz do tych ludzi, którzy z jakichś przyczyn przyjmują Komunię świętą na rękę albo nie reagują w żaden sposób, jak ich jacyś bliscy znajomi przyjmują Komunię świętą na no, rękę. No idą owczem pędem, bo yy, taki jest znakaz dzisiaj hierarchii w Kościele nieprawny, bo te, no, no nie to, wszędzie nie we wszystkich jest No ale to. jest, na całym świecie to jest, zostało wprowadzone praktycznie kolektywne, kolektywnie pod płaszczykiem yy, pandemii. Że tak będzie lepiej, zdrowiej, co jeżeli chodzi o pandemię, wcale nie jest zdrowiej ani lepiej, bo, bo tutaj ża żadne zasady higieniczne są za zachowane. I ja powiem tak: u mnie w moich parafiach, czy tam księża, w naszej diecezji, żeby udzielać komunii, bo we Włoszech nawet był zakaz przez jakiś czas udzielania komunii w ogóle, albo tylko na rękę, albo tylko w gumowych rękawiczkach, był taki moment, Myśmy wypracowali nasz sposób, który jest najbardziej higienicznym z możliwych. Za każdym razem, kiedy jest udzielana komunia, ja też wtedy, ja teraz nawet sobie zakupiłem w Polsce hostie troszeczkę większe, bo są takie, żeby nie używać tych mniejszych, tylko jeszcze te większe trochę, i wtedy jest dystans. Ja nie dotykam ust nigdy wiernego, i za każdym razem, kiedy udzielam komunii, te dwa palce moczę w naczynku, które się nazywa Vasculum, które mam przy sobie razem z puszką i tam jest spirytus spożywczy, a więc spirytus puryfikuje i dezynfekuje i zaraz wycieram te palce w puryfikatorze. Znaczy... i po kolei powoli ta komunia idzie, ale jest nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś się zarazi, jeżeli znaczy o to Przede chodzi. wszystkim puryfikuje, a przy okazji dezynfekuje. Tak? No tak, no bo tutaj ludzie się boją tego, że mogą się zarazić znaczy. przy komunii świętej. A więc cała ta filozofia, czy ta propaganda, że trzeba brać komunię świętą, na rękę, jest filozofią czy propagandą złą, nawet powiedziałbym diabelską. Diabeł w taki sposób wykorzystuje też y, y, tą pandemię, żeby y, zdewaluować, żeby odebrać jeszcze te resztki wiary w Najświętszy, y, w obecność pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To już jest tak sprotestantyzowanie tego sakramentu, że ludzie bardzo często, jak się rozmawia, podchodzą do tego jak coś, y, co im się należy. Bez, komu bez tego, nawet to są ludzie, którzy nawet do spowiedzi nie idą, oni przychodzą i oni chcą na rękę i tak ostentacyjnie, butnie, w jak z jakimś takim, nie wiem nawet, jak to nazwać, bezczelnie żądają w taki sposób, tak to jakby to, to, to było coś, takiś automat, automat właśnie, tak, a tutaj to jest największe sakrum, to jest Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie i nie można w taki sposób zresztą rzucać go jak perły przed Świnie, żeby go y, ludzie deptali później, bo te cząstki spadają na posadzkę, na podłogę i ludzie potem deptali. Zresztą y, y, są różne y, świadectwa ludzi, którzy mówią, y, że znajdowali w, kościo w kościołach pomszy świętej cząstki czy kawałki hostii, które gdzieś tam upadły i sobie tam leżą, nikt tym się nie interesuje. Także to świadczy tylko o tym, w jaki sposób y, ta degradacja y, naszej mentalności, świadomości religijnej poszła do Przodu, że w ogóle nas to już nie przejmuje, w ogóle nas, to znaczy wiernych i też kapłanów, skoro nikt nie reaguje. To znaczy, że brak jest wiary w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. A więc, żeby te, zaradzić jakiemukolwiek kryzysowi w Kościele, który jest, który, się, który narasta, trzeba wrócić do Chrystusa. A więc wstawić Chrystusa na pierwsze miejsce, a więc chrystocentryzm, a nie antropocentryzm, bo winą tego wszystkiego trzeba obarczyć właśnie to, że człowiek jest w centrum. Antropocentryzm, człowiekowi się wszystko należy i można podeptać Pana Boga, bo Człowiekowi się należy, nie? w imię czego. A więc e, komunia święta, ze względu na, e, na to, że zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, a to są święta takie szczególne, e, kiedy słowo staje się ciałem. A więc, e, tak jak mój biskup kiedyś mi powiedział, przed święceniami będziesz mógł napisać na obrazku prymicyjnym: Horie in manibus meis verbum caro factum est. A więc, o dzisiaj w moich dłoniach słowo stało się ciałem. you <laughs> To, jest, to są słowa, które każdy z nas, kapłanów, powinien mieć e, głęboko w sercu i w pamięci, że za każdym razem, kiedy ja sprawowuję, sprawuję Najświętszy Sakra, mszę m, świętą, e, w moich dłoniach, trzymając hosty wypowiadając konsekrację, słowo staje się ciałem. To jest właśnie ten moment Bożego Narodzenia. Chrystus rodzi się w rękach naszych, w rękach kapłańskich, tych dłoniach, które zostały konsekrowane, które zostały wy brane, no bo to już są dłonie niby materialnie Jochemczyka, ale te dłonie są Chrystusowe, bo odkąd jestem kapłanem, te dłonie mają błogosławić, mają dawać sakramenty, mają właśnie przekazywać, to znaczy rozdzielać komunię święto. I dlatego zawsze tak było w Kościele. Do czasów, kiedy powstał jakieś wielkie zamieszanie i kryzys, najświętszego sakramentu mogli dotykać tylko kapłani, ci, którzy mieli dłonie konsekrowane, przygotowane właśnie do tego, a nie tak jak dzisiaj kto chce, każdy otwiera tabernakulum i, i, ten, i tam dotyka. Także ja bym powiedział, Dzisiaj tak, precz z łapami od Chrystusa. Tylko zakon, że... kapłani mogą dotykać i udzielać najświętszych sakramentów. Dziękuję bardzo księdzu. Dziękuję Państwu. Bóg zapłać. Laudetur Jezus Christus in secula seculorum. Amen.